Jak grać końcówki wieżowe, część 17. Moi drodzy, tak jak normalnie, tak jak zawsze należy grać w szachy, trzeba w pierwszej kolejności zobaczyć, co nam grozi. Ewidentnie jeden z dwóch pionów może stać się hetmanem, więc na pierwszy rzut oka wiemy, że musimy wykorzystać szacha, żeby wieża broniła pierwszej linii. Ale co robimy dalej, gdy król podchodzi, kiedy król próbuje wejść na pole d2? I gdybyśmy mu na to pozwolili i byłby w stanie dorobić hetmana na polu c1, pozycja jest przegrana. Dlatego gramy królem na pole b4. I w tym momencie mamy motyw opozycji długiej. Jest to kluczowe, żeby grać aktywnie królem w każdych końcówkach, nie tylko wieżowych, w zasadzie we wszystkich. Nie zawsze to się udaje, ale to jest nasza ostatnia droga ratunku, żeby osiągnąć tutaj chociażby ten remisik. Gdy król podchodzi na pole e3, oczywiście nie możemy zbić piona na polu b3, ponieważ po posunięciu król d2 następuje to, co przed chwilą mówiłem. Pion c1 zamienia się w hetmana, wieża bije, no i bez problemu pion e stanie się hetmanem. Więc nie myślmy sobie, że ten pion coś zmienia w tej pozycji. Oczywiście należy kontynuować poprzez zrobienie opozycji. No i teraz tak naprawdę nie ma większego znaczenia, w jakiej kolejności czarne zagrają najbliższe dwa posunięcia, czyli czy zaczną od posunięcia e4, czy zaczną od posunięcia król f2, pozycja i tak powstaje taka sama, czyli nasz król znowu podciągany jest do obrony, broni wieży, grozimy wzięciem piona i nawet wygraniem tej pozycji, być może. Natomiast czarne robią szacha, no i tutaj, no tutaj mamy to, na czym nam zależało, czyli chowamy króla na pole C1. Jeżeli król zbije wieżę, oczywiście nasz król został zapatowany, nie mamy żadnego legalnego posunięcia, więc uratowaliśmy remis. Natomiast jeśli czarne są takie cwane i chcą jeszcze tutaj, wiecie, coś pokombinować, mogą na przykład zagrać król F3, my i tak nie mamy szansy na wygranie tej pozycji. No bo mimo faktu, że możemy sobie ruszać się wieżą, no to i tak nic nie jesteśmy w stanie tutaj osiągnąć. Dlatego najprościej i najszybciej doprowadzić będzie w tej pozycji do remisu, bijąc po prostu te piony. Czyli wieża bije e2, no i oczywiście znowu, jeżeli król zbije, jest pat, a jeżeli król gdzieś tam odejdzie na jakieś tam losowe pole, broniąc piona e3, oczywiście bijemy piona na polu e3. No w tym momencie, jeżeli czarne nie będą chciały zbić tej wieży i zagrają gdzieś tam królem, powiedzmy, nie wiem, na d4, no to z radością zbijemy piona i wygramy. Ale trzeba przyjąć do wiadomości jednak to, że w tej sytuacji król w końcu naszą wieżę zbije, co oznacza dla nas nic innego jak remis.